Lewicy złoży zawiadomienie do prokuratury na posłów PiS. Lewica zapowiada wniosek do prokuratury w sprawie szefów Komisji Kultury, Piotra Babinetza i Marka Suskiego. Lewica zapowiada wniosek do prokuratury na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Piotra Babinetza PiS oraz jej wiceszefa Marka Suskiego PiS. W ocenie posłanki Joanny Scheuring-Wielgus złamany został regulamin Sejmu, jeżeli chodzi o tryb zwołania posiedzenia komisji. W piątek po południu zebrała się Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, aby zająć się uchwałą Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Senat zarekomendował Sejmowi odrzucenie nowelizacji. Sprawozdaniem komisji zajął się w piątkowym bloku głosowań Sejm. Posłowie w głosowaniu odrzucili sprzeciw Senatu do nowelizacji. Szef klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży wniosek o unieważnienie wszystkich postanowień, które miały miejsce podczas posiedzenia Komisji Kultury. Nie ma zgody na łamanie prawa. Nie ma zgody na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość regulowało w Polsce rynek medialny dlatego, że ma taką ochotę. To jest nielegalne, a na nielegalne sprawy nie ma zgody, oświadczył. Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Joanna Scheuring-Wielgus przekazała, że posłowie komisji o jej zwołaniu dowiedzieli się z SMS-a na 24 minuty przed posiedzeniem. To jest niezgodne z artykułem 152 regulaminu Sejmu, powiedziała. Artykuł 152 dotyczy terminów posiedzeń komisji sejmowych. Punkt 5 przewiduje, że zawiadomienie członków komisji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem komisji, na zasadach i w trybie określonych przez Prezydium Sejmu, chyba że posiedzenie zwołane zostało w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu. Składamy jako posłanki Lewicy zawiadomienie do prokuratury na przewodniczącego komisji i wszystkie osoby, które wzięły udział w tym głosowaniu, z Prawa i Sprawiedliwości, którzy kpili sobie z regulaminu, powiedziała Scheuring-Wielgus. Doprecyzowała, że wnioski będą złożone wobec przewodniczącego Piotra Babinetza i zastępcy przewodniczącego Marka Suskiego. Posłowie opozycji wielokrotnie zgłaszali uwagi, że komisja jest nielegalna i zwołana w nieregulaminowym trybie. Część posłów opozycji w trakcie głosowania opuściła obrady komisji. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 rok przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nie przekraczającym 49%.